Achalazja przyłykła inaczej kurcz w pustu. To choroba charakteryzująca się upośledzonym rozkurczem dolnego zwieracza przełyku. Statystycznie achalazja występuje głównie w wieku od 30 do 60 lat. Mężczyźni chorują tak samo często jak kobiety. Achalazja spowodowana jest prawdopodobnie nieprawidłowym funkcjonowaniem komórek splotu Auerbacha w dolnej części przełyku, skutkiem czego dolny zwieracz nie ulega rozkurczeniu podczas przechodzenia pokarmu. Splot Auerbacha to splot nerwowy przewodu pokarmowego, położony między dwiema warstwami błony mięśniowej jelit. Na obrazku po prawej zaznaczone kolory czerwone. Typowymi objawami są dysfagia, czyli utrudnienie połykania, ból w klatce piersiowej, kaszel, sztuszenie się. W badaniu wykorzystuje się RTG z kontrastem, w którym widać tzw. objaw ptasiego dzioba, czyli słup środka cieniającego. Do oceny stanu przełyku oprócz RTG można przeprowadzić penedoskopię. Leczenie polega na podawaniu azotanów, np. izosorbit, i antagonistów kanału wapniowego, np. nifedipin. Oprócz leczenia farmakologicznego stosuje się leczenie endoskopowe, takie jak mechaniczne poszerzenie przełyku, miotomia endoskopowa czy wstrzyknięcie toksyny butylinowej w zwieracz dolny przełyku. Jeżeli endoskopowe leczenie nie jest skuteczne lub przeciwwskazane, stosuje się operację Hellera, czyli wycięcie podłużnego pasma warstwy mięśniowej. Jeżeli achalazja przez długie lata będzie nieleczona, może rozwinąć się rak płaskonabłonkowy przełyku albo ropień płuc. Pacjentom z achalazją zaleca się spanie w pozycji półsiedzącej, spożywanie rozdrobnionego jedzenia, unikanie czynników stresogennych. Zespół rozrostu bakteryjnego. Zespół rozrostu bakteryjnego, w skrócie SIBO, jest spowodowany zwiększeniem ilości bakterii w licie cienkim. Uważa się, że jest powiązany z zespołem jelita drażliwego. Dane statystyczne są różne. Niektóre badania wskazują, że może dotyczyć nawet do 20% populacji. Statystycznie występują z podobną częstością u kobiet i u mężczyzn. Niektóre badania wskazują, że zespół rozrostu bakteryjnego występuje delikatnie częściej u kobiet. Do przyczyn zalicza się przyjmowanie IPP, czyli inhibitoru pompy protonowej. Inną przyczyną może być zaburzenie anatomiczne, takie jak zwężenie. Za przyczynę uznaje się również zaburzenia czynności motorycznej, takie jak zespół jelita drażliwego, a także zaburzenia immunologiczne, takie jak AIDS. Typowymi objawami są wzdęcia, biegunka, obrzęki występujące na kończynach dolnych, a także objawy pozajelitowe, takie jak KZN, czyli kłębuszkowe zapalenie nerek. W diagnostyce typowo wykorzystuje się test wodorowy, w skrócie HBT, w którym wykorzystuje się 75 g glukozy lub 10 g laktulozy. Wykonuje się również test wodorowo-metanowy. Wskazana jest również morfologia, której stwierdza się niedokrwistość. Leczeniem pierwszego wyboru jest antybiotyk rymfaksymina. Innymi antybiotykami stosowanymi w leczeniu zespołu rozrostu bakteryjnego są doksycyklina i tetracyklina. Stosuje się również diety o niskiej zawartości FOMAT, czyli mało fruktozy, laktozy i manitolu. Rokowanie zależy od przyczyn choroby. Zespół Mallarego-Weissa. Krwawienie z linijnych pęknięć płyny śluzowej. Najczęściej z powodu wymiotów, około 75% przypadków. Odpowiada za około 7% wszystkich krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Najczęściej w wieku około 40 lat. 40% chorych neguje wymioty. Najczęstszą przyczyną jest alkohol. Do innych przyczyn należą wymioty u ciężarnych i bulimię. Do rzadszych przyczyn należą kaszel i czkawka. Do typowych objawów należy ból brzucha, krwiste wymioty, smoliste stolce. Najczęstszym badaniem jest panendoskopia, w którym widać najczęściej pęknięcia w brzusznej części przełyku oraz w proksymalnej części żołądka. W leczeniu możemy zastosować leki przeciwwymiotne, np. metoklopramid czy dietylperyzyna. Można jeszcze zastosować IPP, czyli inhibitory pompy protonowej, np. pantoprazol. Jeżeli leczenie farmakologiczne okaże się niewystarczające, można zastosować ostrzykiwanie miejsca krwawienia adrenaliną i klipsy. A jeżeli leczenie endoskopowe nie pomoże, wtedy należy założyć sondę sengstatena Blakemora na maksymalnie 24 godziny. Rokowanie jest dobre. U 90% chorych krwawienie ustępuje samoistnie. Zespół jelita krótkiego w skrócie SBS to stan, w którym wyłączona jest funkcja części jelita, co w konsekwencji prowadzi do zaburzeń wchłaniania. Zespół jelita krótkiego to rzadkie schorzenie. W Polsce diagnozuje się go u 6 osób na milion. Występuje z podobną częstością u kobiet i u mężczyzn. Najczęstszą przyczyną jest operacyjne wycięcie części jelita z powodu martwicy spowodowanej np. zatorem, choroba leśniowskiego krona czy uraz. Objawy występują, gdy dojdzie do wyłączenia ponad 50% jelita. Typowe objawy to biegunki, odwodnienie i spadek masy ciała. Rozpoznanie najczęściej przeprowadza się po operacji wycięcia części jelita. Lekarz po operacji powinien poinformować pacjenta o zespole krótkiego jelita. Pomocne może być również wykonanie morfologii, w szczególności badania biochemiczne krwi, gdzie można zauważyć niedobór ważnych elementów, takich jak magnez czy cynk. Pomocne może być badanie moczu. Leczenie można podzielić na 3 okresy. Okres pooperacyjny, okres adaptacyjny, okres długotrwałego leczenia. W okresie pooperacyjnym dominuje intensywne nawodnienie i leczenie pozajelitowe. W okresie adaptacyjnym rozpoczyna się stopniowe zwiększanie leczenia jelitowego. W okresie długotrwałego leczenia po ocenie stanu pacjenta ocenia się, jaki proces składników musi zostać przyjęty pozajelitowo i kontynuuje się leczenie w warunkach domowych. Zespół krótkiego jelita powinien być leczony u specjalisty. Nieleczony odpowiednio może prowadzić do poważnych powikłań, zwiększających znacząco ryzyko zgonu. Zespół jelita drażliwego. Jest to przewlekła choroba należąca do zaburzeń czynnościowych, czyli stanem, który utrudnia normalne funkcjonowanie procesów fizjologicznych przy jednoczesnym brakiem zauważalnych nieprawidłowości. Zespół jelita drażliwego nazywany jest inaczej nadpobudliwością jelita grubego. Zespół jelita drażliwego rozpoznaje się w oparciu o kryteria rzymskie. Kryteria rzymskie to klasyfikacja zaburzeń czynnościowych. Uważa się, że na zespół jelita drażliwego choruje około 4% ludzi na całym świecie. Spotyka się około 2 razy częściej u kobiet. Wyróżniamy 4 typy zespołu jelita drażliwego. Z dominującym zaparciem, z dominującą biegunką, postać mieszaną i postać niesklasyfikowaną. Przyczyny mogą być genetyczne. Ryzyko wystąpienia dolegliwości jest większe, jeżeli choroba wystąpiła u członków rodziny. Mogą również być środowiskowe, np. przez infekcje spowodowane bakteriami, wirusami albo pasożytami, a także psychospołeczne. Chodzi głównie o stres. Charakterystycznym objawem jest ból w podbrzuszu, który nie występuje w nocy. Innymi objawami są zaparcie lub biegunki, a także zmiana częstości wypróżnień, czyli więcej lub mniej jak 3. Mogą występować wzdęcia. Diagnostyka polega na odnotowaniu występowania charakterystycznych objawów, a także wykluczenia innych możliwych przyczyn. Nie ma obecnie testów diagnostycznych potwierdzających zespół jelita drażliwego. Leczenie zazwyczaj zaczyna się od leczenia niefarmakologicznego. Zaleca się zdrowy tryb życia, unikanie stresu. Wskazana jest konsultacja psychologa. Wskazana jest aktywność fizyczna, a także odpowiednia dieta o niskiej zawartości FODMAP, czyli mało fruktozy, laktozy i manitolu. Leczenie farmakologiczne jest głównie objawowe. W przypadku biegunek leki przeciwbiegunkowe, przypadki bólu leki przeciwbólowe. Zawsze zaleca się stosowanie błonnika rozpuszczalnego. Rokowania są dobre, pomimo tego, że choroba jest nieuleczalna, nie skraca na długości życia i nie prowadzi do poważnych powikłań. Charakteryzuje się okresami zaostrzeń i remisji. Zespół Gilberta. Zespół Gilberta jest chorobą uwarunkowaną genetycznie, najczęściej autosomalnie recesywną, w której dochodzi do zwiększenia starzenia bilirubiny we krwi. Zwykle nie powoduje objawów. Czasami może wystąpić żółtaczka. Zespół Gilberta występuje u około 8% populacji. Mężczyźni chorują około 5 razy częściej. Głównym objawem jest okresowa żółtaczka. Występuje ona, gdy stężenie bilirubiny jest większe od 2,5 mg na decylitr. Żółtaczkę mogą wywołać alkohol, stres, gorączka, infekcje lub głodzenie. Podejrzenie choroby Gilberta stawia się na podstawie podwyższenia bilirubiny niesprężonej, inaczej wolnej, czyli takiej, która nie została jeszcze przerobiona w wątrobie w bilirubinę sprężoną. Charakterystyczne jest to, że bilirubina niesprężona jest lekko podwyższona, ale nie przekracza 5 mg na decylitr. Inne parametry znajdują się w normie. Rozpoznanie stwierdza się na podstawie mutacji genów UGT1A1. Leczenie jest rzadko stosowane. Czasami stosuje się leki zmniejszające stężenie bilirubiny. Profilaktyka polega na unikaniu sytuacji zwiększających stężenie bilirubiny, np. unikanie stresu, abstynencję alkoholową, unikanie głodzenia, wysypianie się, unikanie odwodnienia. Rokowanie jest dobre. Choroba nie uszkadza wątroby i nie skraca długości życia. Zakażenie Clostridium difficile. Clostridium difficile do 2016 roku nazywana była Clostridium difficile. Obecnie obie nazwy są poprawne. Bakteria ta produkuje toksyny A i B, które są odpowiedzialne za objawy tej choroby. Ciężka forma zakażenia nazywa się rzekomo błoniaste zapalenie jelit. Najwięcej zachorowań spotyka się u ludzi po 75 roku życia. Kobiety chorują około 1,5 razy częściej. Do przyczyn zalicza się długotrwałą antybiotykoterapię. Ryzyko rośnie wraz z czasem i liczbą przyjmowanych antybiotyków. Inną przyczyną jest hospitalizacja. Ryzyko rośnie wraz z czasem pobytu w szpitalu, a także przyjmowanie IPP, czyli inhibitorów pompy protonowej. Typowe objawy to biegunka, najczęściej wodnista, do 30 wypróżnień na dobę. Występuje również ból brzucha, a także gorączka. Przebieg może być łagodny, ciężki, gdy temperatura przekracza 38,5 stopnia, albo piorunujący, gdzie dochodzi do wstrząsu septycznego. W diagnostyce podstawą jest badanie kału. Wykonuje się test GDH, czyli antygen do Clostridium difficile, razem z testem na toksyny w kale. Te badania należy wykonać razem, bo GDH może się zwiększać również w przypadku bakterii niechorobotwórczych. Jeżeli podejrzewa się rzekomo błoniaste zapalenie jelit, czyli ciężką formę zakażenia Clostridium difficile, wykonuje się kolonoskopię z pobraniem wycinka. W tym badaniu można zobaczyć błony rzekome, czyli szaro-żółte tarczki, które mają średnicę około 1,5 cm. Błony rzekome są charakterystyczne dla rzekomo błoniastego zapalenia jelit. Preferowanym lekiem jest findaksomycyna. Findaksomycyna jest lekiem pierwszego wyboru. Lekiem drugiego wyboru jest vankomycyna. Jeżeli findaksomycyna i vankomycyna są niedostępne, stosuje się metronidazol. Najskuteczniejszą metodą leczenia jest FMT, czyli przeszczepienie mikrobioty jelitowej. Stosuje się ją u osób opornych na leczenie. Do najgroźniejszych powikłań zalicza się megacolon toxicum, czyli toksyczne rozdęcie okrusznicy, a także perforacja i sepsa. Szacuje się, że nawroty występują około 20% chorych. Do oceny ryzyka zgonu opracowana została klasyfikacja ATLAS, gdzie uwzględnia się wiek, temperaturę, liczbę białych krwinek, stężenie albuminy w surowicy, stężenie kreatyniny w surowicy i antybiotykoterapię systemową. Śmiertelność w ciągu pierwszych 30 dni wynosi około 8%. WZWC. Zapalenie wątroby typu C jest spowodowane wirusem HCV. Jest to RNA-wirus. Wirus ten został odkryty niedawno, bo w 1989 roku, a w 2020 badacze ci otrzymali za swoje odkrycie Nagrody Nobla. Szacuje się, że wirusem HCV zakażonych jest około 70 milionów ludzi na świecie. Uważa się, że mężczyźni są zakażeni 2 razy częściej. Najczęstszymi drogami zakażenia jest kontakt z zakażoną krwią, np. w czasie ukłucia igłą, przez kontakty seksualne, a także w czasie porodu, z matki na dziecko. Wirus HCV ma kilka genotypów. W Polsce najczęściej spotykanym genotypem jest genotyp G1b. Stanowi on około 80%. Na drugim miejscu jest genotyp G3. Stanowi on około 11%. Na trzecim miejscu jest genotyp G4. Stanowi on około 3,5% wszystkich zakażeń. Na czwartym jest genotyp G1a. Stanowi on około 3% wszystkich zakażeń. U większości chorych WZWC przebiega bezobjawowo. Około 20% występuje żółtaczka. Bardzo rzadko, bo tylko u 1% przebieg może być nadostry, czyli piorunujący. W diagnostyce wykonuje się badanie morfologiczne. Stwierdza się wzrost LT i AST, przy czym LT jest większe od AST. Wykonuje się również badania na obecność anty-HCV, które można przeprowadzić po około 7 tygodniach. Do odróżnienia czynnego zakażenia od przebłatego wykonuje się badanie na RNA-HCV, które można wykonać po około 2 tygodniach. W leczeniu stosuje się leki przeciwwirusowe, takie jak inhibitory proteazy, np. Glecaprevir, a także inhibitory polimerazy, takie jak dazabumir i rybawiryny. Do powikłań można zaliczyć marskość wątroby i rak wątrobowo-komórkowy. Spotykają się również powikłania pozawątrobowe, takie jak łuszczyca. Rokowanie jest dobre. Leczenie jest skuteczne w 95%. Rokowanie znacząco pogarsza rozwinięcie się marskości wątroby. Przy niewyrównanej marskości śmiertelność w ciągu 5 lat wynosi 50%, a przy wyrównanej w ciągu 10 lat 20%. Marskość wątroby jest wskazaniem do przeszczepienia wątroby. WZW. WZW, czyli wirusowe zapalenie wątroby typu B. To schorzenie wątroby wywołane jest przez wirusa HBV. Wirus HBV jest 100 razy bardziej zakaźny niż HIV. Istnieje około 3% szans, że zakażenie z formy ostrej przejdzie w formę przewlekłą. Szacuje się, że na całym świecie zakażonych jest około 25 milionów ludzi. Statystycznie mężczyźni zakażeni są 4 razy częściej. Najczęstszymi drogami zakażenia jest kontakt z zakażoną krwią, np. w czasie ukłucia igłą, przez kontakty seksualne, a także w czasie porodu z matki na dziecko. Wirus HBV ma kilka genotypów. W Polsce najczęściej spotykanym genotypem jest genotyp A. Stanowi on około 70%. Na drugim miejscu jest genotyp D. Stanowi on 20% wszystkich zakażeń. Na trzecim są genotypy H i mieszany AD. Stanowią one po 5% wszystkich zakażeń. Zakażenie HBV w około 50% wszystkich przypadków przebiega bezobjawowo. Jeżeli objawy występują, to należy do nich żółtaczka. U niektórych chorych dochodzi do rozwoju objawów pozawątrobowych, takich jak kłębuszkowe zapalenie nerek. W diagnostyce wykoduje się morfologię, gdzie stwierdza się wzrost ALT i AST, przy czym ALT jest większy niż AST. Dodatkowo wykonuje się badania serologiczne. Badania serologiczne pomagają ocenić fazę zakażenia. Po 30 dniach od zakażenia można przeprowadzić badania DNA wirusa. To badanie jest potrzebne do oceny zasadności leczenia przeciwwirusowego. W ostrym WZW podstawą leczenia jest zbilansowana dieta, unikanie alkoholu i ograniczenie wysiłku fizycznego. Jeżeli przebieg jest ciężki, stosuje się leczenie przeciwwirusowe, np. entecavir. W przypadku przewlekłego WZW lub WZW w ciąży wskazany jest interferon. Całkowite wyleczenie nie jest możliwe. Do powikłań można zaliczyć marskość wątroby i rak wątrobowo-komórkowy. Jeżeli ostra faza zakażenia będzie bardzo ciężka, może rozwinąć się nadostre zapalenie wątroby, które może doprowadzić do niewydolności tego narządu. Śmiertelność wynosi około 1%. Rokowanie pogarsza nadkażenie HDV. Wirus HDV może namnażać się jedynie w organizmie zakażonym wirusem zapalenia wątroby typu B, czyli HBV. Najczęstszą przyczyną zgonu jest niewydolność wątroby. Przedziejące zapalenie jelita grubego. Przedziejące zapalenie jelita grubego, inaczej colitis ulcerosa, zapalenie obejmuje błonę śluzową i podśluzową jelita grubego. U osób, którym wycięto wyrostek grubaszkowy, przed 20 rokiem życia rzadziej chorują na przedziejące zapalenie jelita grubego. Najczęściej chorują osoby w wieku od 20 do 40 lat. Kobiety i mężczyźni chorują z podobną częstością. Przyczyny mogą być genetyczne, o czym świadczy występowanie rodzinne, mogą też być środowiskowe, ponieważ częściej występują u osób stosujących NRPZ, czyli niesteroidowe leki przeciwzapalne, a także immunologiczne, ponieważ obserwuje się wzrost limfocytów TH2. Typowe objawy to biegunka, ból brzucha, krew w stolcu i osłabienie. W diagnostyce wykonuje się morfologię, gdzie można stwierdzić wzrost CRP i OB. Charakterystyczny jest wzrost przeciwciał PANKA, co stwierdza się około 60% pacjentów. Częstym badaniem jest USG, gdzie stwierdza się pogrubienie jelita. W diagnostyce wskazane jest badanie endoskopowe, np. kolonoskopię. W leczeniu stosuje się leki przeciwzapalne, takie jak pochodne 5-ASA, np. mesalazyna, GKS, czyli glikokortykosteroidy, np. budezonid. Stosuje się również leki immunosupresyjne, takie jak asetyopryna. Można również zastosować leki biologiczne, takie jak infliximab. Jeżeli leczenie farmakologiczne nie jest skuteczne, stosuje się leczenie operacyjne. Typowym powikłaniem jest megakolon toxikum, czyli ostre rozdęcie okrężnicy. Jest to stan zagrożenia życia. Występuje około 3% chorych. Innymi częstymi powikłaniami są zapalenie stawów i zapalenie spojówek, które występuje około 30% chorych. Rokowanie zależy od utrzymania remisji. Dwuletnią remisję utrzymuje 20% chorych, a 10-letnią 5%. Około 20% chorych poddawanych jest operacji całkowitego wycięcia jelita grubego. Rak żołądka. Rak żołądka stanowi około 90% wszystkich nowotworów złośliwych żołądka. Statystycznie mężczyźni chorują 2,5 razy częściej niż kobiety. Najczęstszym rodzajem raka jest gruczołakorak, które stanowi 95% wszystkich nowotworów złośliwych żołądka. Innymi nowotworami są chłoniak, mięsak, guz podścieliskowy, guz neuroendokrynny, które wszystkie razem stanowią pozostałe 5%. Istnieje również klasyfikacja odnośnie lokalizacji. Wyróżniamy rak wpustu, który powstaje w okolicy połączenia przełykowo-żołądkowego. Główną przyczyną stanowi długotrwała choroba refluksowa. I rak pozawpustowy, który powstaje na skutek długoletniego zakażenia Helicobacter pylori. Rak pozawpustowy spotykany jest częściej. Istnieje również klasyfikacja według Laurana, w której wymienia się 3 typy raka. Typ jelitowy, typ roslany i typ mieszany. Typ jelitowy powstaje najczęściej obwodowo. Związany jest z czynnikami środowiskowymi. Powstaje częściej u mężczyzn, rokuje lepiej. Typ roslany. Powstaje najczęściej proksymalnie. Związany jest z czynnikami genetycznymi. Powstaje tak samo często u mężczyzn i u kobiet. Rokuje gorzej. Typ mieszany. Łączy w sobie cechy typu jelitowego i roslanego. Stanowi około 15%. Kolejną klasyfikacją jest klasyfikacja Bormana, gdzie wyróżniamy typ pierwszy, postać polipowatą, pojedynczy guz. Typ drugi, postać grzybiastą, o uniesionych brzegach. Typ trzeci, postać brzodziejącą, z owrzodzeniami. Typ czwarty, postać rozlaną, rak jednolicie naciekający. Do głównych przyczyn należy zakażenie Helicobacter pylori, wiek powyżej 50 lat, choroba Menetriera, czyli rozrost błony śluzowej żołądka, jak również resekcja części żołądka. Wczesne objawy nie są charakterystyczne. Są nimi niestrawność, pobolewanie. Gdy nowotwór jest już zaawansowany, to pojawia się znaczny spadek masy ciała, ból brzucha po posiłku, nudności i wymioty. Do podstawowych badań należy panendoskopia z pobraniem wycinku. Najczęściej pobiera się nie mniej jak 6. Dodatkowo można przeprowadzić ultrasonografię endoskopową ITK, czyli tomografię komputerową. Na wczesnych etapach raka można przeprowadzić muzektomię endoskopową. Jest to usunięcie zmian nowotworowej endoskopowo. Jeżeli nowotwór jest bardziej zaawansowany, wtedy wykonuje się gastrektomię subtotalną lub całkowitą, czyli częściowe lub całkowite wycięcie żołądka. Potem wykonuje się zespolenie, najczęściej REUX-Y, czyli jelitowo-przełykowe. Czasami stosuje się chemioterapię. Przeżywalność we wczesnym raku jest dobra. Wynosi około 90%. W zaawansowanym jest zła. Wynosi zaledwie 12%. Dlatego tak ważne jest nieignorowanie problemów żołądkowych, szczególnie u osób powyżej 50 roku życia. Rak wątrobowo-komórkowy. Rak wątrobowo-komórkowy jest najczęstszym pierwotnym nowotworem wątroby. Stanowi około 85% wszystkich pierwotnych nowotworów tego narządu. Mężczyźni chorują 2 razy częściej niż kobiety. W Polsce co roku diagnozuje się około 1500 przypadków. Za główną przyczynę raka wątrobowo-komórkowego uznaje się marskość wątroby, spowodowaną np. alkoholem albo wirusami HBV lub HCV. Inną częstą przyczyną jest niealkoholowe stłuszczenie wątroby, spowodowane np. otyłością. Jeszcze jedną przyczyną jest cukrzyca. Wczesny rak wątrobowo-komórkowy jest zwykle bezobjawowy. Do objawów późnego raka wątrobowo-komórkowego należy żółteczka, ból brzucha i gorączka. W diagnostyce wykonuje się morfologię krwi, gdzie stwierdza się wzrost ALP i GGTP. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia biopsji, markerem, który może potwierdzić rozpoznanie raka wątrobowo-komórkowego, jest alfa-fetoproteina. Jeszcze innym często wykonywanym badaniem jest USG. W leczeniu podstawów jest zabieg operacyjny. Najczęściej stosuje się resekcję wątroby. U pacjentów z marskością przeszczep. U osób, które nie kwalifikują się do operacji, stosuje się surofenib. Rokowanie zależy od zaawansowania choroby. Średni czas przeżycia wynosi 6 miesięcy. U osób niekwalifikujących się do operacji 3 miesiące. Zabieg operacyjny znacząco wydłuża życie. 5-letnia przeżywalność po resekcji wynosi 25%, a po transplantacji 80%. Rak trzustki. Rak trzustki to rzadko występujący nowotwór o złym rokowaniu, ponieważ długo przebiega bezobjawowo i pierwsze objawy pojawiają się, jak choroba jest już zaawansowana. U 90% chorych jest to gruczola korak. Statystycznie najczęściej chorują ludzie starsi. w wieku około 60-70 lat. Występuje z podobną częstością u kobiet i u mężczyzn. Nowotwór najczęściej rozwija się w części zewnątrzwydzielniczej u około 95% chorych. Pozostałe 5% dotyczy części wewnątrzwydzielniczej. U 90% nowotwór jest guzem litym. U 10% chorych jest guzem torbielowatym. Jeszcze jeden podział dotyczy lokalizacji. U 70% chorych lokalizuje się w głowie trzustki, u 20% w trzonie i zaledwie u 10% lokalizuje się w ogonie trzustki. Najczęstszą przyczyną jest palenie tytoniu. Odpowiada za 25% wszystkich przypadków. Do innych przyczyn zalicza się przewlekłe zapalenie trzustki i cukrzyca. Charakterystycznym objawem jest bezbólowa żółtaczka i objaw kurwy Siery, czyli bezbolesny powiększony pęcherzek żółciowy. Może wystąpić również żylny objaw Trousseau, czyli wędrujące zapalenie żył. Nie mylić z klasycznym objawem Trousseau, który jest skutkiem tężyczki i objawia się przymusowym zaciśnięciem ręki w tak zwaną rękę położnika. W diagnostyce wykonuje się morfologię, gdzie stwierdza się wzrost ALP i GGTP. Można również stwierdzić wzrost antygenu CA19-9, który jest uważany za marker nowotworowy trzustki, wątroby i dróg żółciowych. Wykonuje się również USG, w którym można zobaczyć obecność guza. Do rozpoznania wystarczają badania obrazowe. Jedynym skutecznym sposobem jest operacja radykalna metodą Wiplea. U osób niekwalifikujących się do operacji stosuje się chemioterapię i protezowanie dróg żółciowych. Rokowanie zależy od tego, czy chory kwalifikuje się do operacji. W przypadku leczenia operacyjnego 5-letnia przeżywalność wynosi około 20%. Jeżeli chory nie kwalifikuje się do operacji, to 5-letnia przeżywalność wynosi 0%. Kwalifikowani do operacji mogą być pacjenci we wczesnym stadium choroby. Niestety stanowią oni zaledwie 20% wszystkich chorych. Dlatego ważne jest przeprowadzenie okresowych badań kontrolnych, np. USG, szczególnie u osób starszych. Rak przyłyku. Rak przyłyku 5 razy częściej występuje u mężczyzn. Badania przeprowadzone w 2009 roku sugerują, że ma to związek z ochronną rolą estrogenów u kobiet. Aż 93% przypadków diagnozuje się po 50 roku życia. Główną przyczyną są papierosy i alkohol. Wyróżniamy dwa typy raka przyłyku. Rak płaskonabłonkowy, który stanowi 90% wszystkich nowotworów, ale obserwuje się jego tendencję spadkową. I kruczolakorak, który stanowi zaledwie 10% przypadków, ale obserwuje się wzrost zachorowalności. Najczęstszymi objawami są dysfagia, czyli trudności w połykaniu. Występuje u 75% chorych. Spadek masy ciała. Występuje u 60%. Adynofagia, czyli ból przy połykaniu. Występuje u 20%. Chrypka, która występuje u 4%. Najczęstszymi metodami diagnostycznymi jest panendoskopia z pobraniem biopsji i ultrasonografia endoskopowa, w skrócie EUS, która pozwala określić stopień zaawansowania nowotworu. Do postawienia diagnozy rak niezbędny jest wynik biopsji. Leczenie polega na usunięciu nowotworu. Jeżeli rak jest ograniczony tylko do błony śluzowej, można zastosować mozektomię endoskopową, czyli usunięcie zmian za pomocą endoskopu. W bardziej zaawansowanych przypadkach przeprowadza się operację wycięcia przyłyku i zastąpienia go fragmentem jelita cienkiego lub fragmentem żołądka. Często operacja poprzedzona jest radiochemioterapią. Rokowanie niestety jest złe. 5-letnia przeżywalność wynosi około 10%. Dlatego tak ważne jest nieignorowanie problemów z połykaniem, szczególnie u osób po 50 roku życia. Rak odbytu. Rak odbytu pod względem histologicznym najczęściej jest płaskonabłonkowy, najczęściej wywołany przez onkogenny sztab wirusa HPV, czyli brodawczaka ludzkiego. Może być mylony z hemoroidami. Najczęściej jest spotykany po 60 roku życia, 2 razy częściej u kobiet. Może mieć dwie lokalizacje, brzeg odbytu lub kanał odbytu. Przerzuty lokalizują się głównie w wątrobie i w płucach. Główne przyczyny to infekcje, czyli zakażenia onkogennym sztamem wirusa HPV, najczęściej sztamem 16 lub 18, oraz środowiskowe, czyli palenie papierosów. Innymi przyczynami może być radioterapia w okolicy odbytu oraz przetoki. Wczesnymi objawami jest ból oraz swędzenie w okolicy odbytu. Późnymi objawami może być parcie na stolec oraz nietrzymanie stolca. Głównymi badaniami jest badanie per rectum, badanie anaskopowe oraz ocena węzłów chłonnych. Leczenie zależy od lokalizacji. Przy lokalizacji brzeżnej wykonuje się operację wycięcia zmiany. Gdy lokalizacja jest w kanale odbytów, to wykonuje się radiochemioterapię. Rokowanie jest dobre. Statystycznie 5-letnie przeżycie wynosi 70%. Rak jelita grubego. Zapadalność na rak jelita grubego stale rośnie. Rozwija się on na podłożu polipów gruczołakowatych. Dlatego u osób starszych stosuje się profilaktyczną kolonoskopię. Rak jelita grubego jest jedną z najczęstszych przyczyn zachorowań i zgonów u kobiet i u mężczyzn. Jest trzecim najczęściej spotykanym nowotworem u obu płci i drugim odnośnie zgonów u mężczyzn, a trzecim odnośnie zgonów u kobiet. Najczęściej spotykany jest po 80 roku życia. Nowotwór ten jest spotykany 2 razy częściej u mężczyzn. Rak jelita grubego najczęściej lokalizuje się w odbytnicy, około 40% wszystkich przypadków. Na drugim miejscu jest esica, około 20%, a na trzecim jest wstępnica, około 15%. Warto zauważyć, że dużą część raka jelita grubego można wykryć badaniem perrektum, czyli badanie palcem. Rak jelita grubego najczęściej daje przerzuty do wątroby. Na drugim miejscu są płuca. Przyczyny mogą być genetyczne. Ryzyko jest większe, gdy nowotwór został już wykryty u krewnych pierwszego stopnia. Mogą również być środowiskowe, np. palenie papierosów. Inną przyczyną jest FAP, czyli rodzinna polipowatość gruczołakowata, gdzie ryzyko zachorowania na raka jelita grubego wynosi 100%. Inną przyczyną jest zespół Lyncha, gdzie ryzyko zachorowania w wieku 60 lat wynosi 60%. Najczęstszym objawem jest niedokrwitość, która występuje u około 75% chorych. Dlatego niedokrwitość u ludzi starszych jest skazaniem do kolonoskopii. Innym częstym objawem jest krwawienie. Może być utajnione lub jest widoczna krew w stolcu, a także zmiany rytmu wypróżnień. W diagnostyce najważniejszym badaniem jest kolonoskopia. Za pomocą kolonoskopii prowadzi się badanie przesiewowe co 10 lat u osób po 50 roku życia albo po 40 roku życia, jeżeli w rodzinie krewny pierwszego stopnia zachorował na raka jelita grubego. Badania te są bezpłatne. Ocenia się również stężenia markera CEA. Innymi badaniami oceniającymi stopień zaawansowania nowotworu jest TK albo MRT, czyli tomografia komórkowa albo rezonans magnetyczny. Rozpoznanie ustala się na podstawie badania histopatologicznego. Podstawą leczenia jest operacja, polegająca na wycięciu zmienionego jelita wraz z regionalnymi węzłami chłonnymi. Uzupełniającym leczeniem jest chemioterapia. Rokowanie zależy od tego, w jakim stopniu zdiagnozowana została choroba. Niestety 80% raków jelita grubego diagnozowanych jest na późnych stadiach. Dlatego 5-letnia przeżywalność wynosi około 40%, a jeśli doszło do przerzutów około 30%. Rak dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego. W ostatnim czasie obserwuje się spadek zachorowalności na nowotwory dróg żółciowych. Najczęstszym typem histologicznym jest gruczołakorak. Tego typu nowotwory najczęściej są spotykane po 60 roku życia. Statystycznie kobiety chorują 1,5 razy częściej niż mężczyźni. Największym czynnikiem ryzyka jest stwardniające zapalenie dróg żółciowych. Do innych przyczyn należy kamica żółciowa i otyłość. Najczęstszym objawem raka dróg żółciowych jest bezbólowa żółtaczka. Występuje u około 90% chorych. Najczęstszym objawem raka pęcherzyka żółciowego jest ból pod prawym żebrem. Występuje u około 70% chorych. Innym częstym objawem raka pęcherzyka żółciowego jest świąt, który występuje u około 60% chorych. W diagnostyce wykonuje się morfologię, gdzie stwierdza się wzrost ALT i AST, a także GGTP. Wykonuje się również markery nowotworowe. W raku pęcherzyka żółciowego można stwierdzić wzrost CEA, a w raku dróg żółciowych wzrasta stężenie CA 19,9. Wykonuje się również badanie USG. Prawidłowy wynik USG nie wyklucza raka dróg żółciowych. Potwierdzić rozpoznanie może jedynie badanie histopatologiczne. Leczenie jest operacyjne. W przypadku raka pęcherzyka żółciowego w pierwszym stopniu zaawansowania stosuje się wycięcie pęcherzyka żółciowego. Gdy nowotwór jest bardziej zaawansowany, wykonuje się operację radykalną, czyli wycina się loże pęcherzyka żółciowego z szerokim marginesem, czyli około 2 cm zdrowej tkanki i dodatkowo wycina się regionalne węzły chłonne. W przypadku raka dróg żółciowych operacja jest zawsze radykalna. Jako że rak pęcherzyka i dróg żółciowych są rozpoznawane na zaawansowanym stadium, jedynie 20% chorych kwalifikuje się do leczenia operacyjnego. U pozostałych 80% stosuje się leczenie paliatywne, np. wszczepia się stent. Rokowanie zależy od stopnia zaawansowania. We wczesnym 5-letnia przeżywalność wynosi 90%. zaawansowanym raku rokowanie zależy od tego, czy jest to nowotwór operacyjny. Operacyjny nowotwór to nowotwór bez przerzutów, rozsiania i nacieku. W operacyjnym 5-letnia przeżywalność wynosi około 60%, a w nieoperacyjnym około 20%. Przewlekłe zapalenie trzustki. Przewlekłe zapalenie trzustki jest to długotrwały proces polegający na stopniowym zastąpieniu tkanki trzustkowej tkanką łączną włóknistą, co w konsekwencji prowadzi do niewydolności tego narządu. Przewlekłe zapalenie trzustki najczęściej spotyka się w wieku od 40 do 50 lat. Mężczyźni chorują około 1,5 razy częściej. Najczęstszą przyczyną jest alkohol, stanowi około 70% wszystkich przypadków. Inną przyczyną są choroby genetyczne, np. mukowiscydoza. 20% nie udaje się określić przyczyny. Mówi się wtedy o przyczynie idiopatycznej. Jedną z przyczyn jest autoimmunologiczne zapalenie trzustki, w skrócie AZT. Różniamy dwa typy AZT. Typ pierwszy, w których występuje wzrost immunoglobuliny IgG4, występuje najczęściej u osób w wieku 60-70 lat. I typ drugi, gdzie nie obserwuje się wzrostu immunoglobuliny IgG4, występuje najczęściej u osób młodych. Najczęstszymi objawami są ból brzucha, najczęściej po posiłku, niewydolność zewnątrzwydzielnicza, która objawia się przewlekłą biegunką i wzdęciami, niewydolność wewnątrzwydzielnicza, która objawia się cukrzycą i utratą masy ciała. W diagnostyce wykorzystuje się morfologię. Amylaza i lipaza może być podwyższona, ale nie musi. Kluczowym elementem w diagnostyce jest wywiad, gdzie stwierdza się nadużywanie alkoholu w przeszłości. Wykonuje się również badanie USG, gdzie można stwierdzić powiększenie i włóknienie trzustki. Jeżeli podejrzewa się autoimmunologiczne zapalenie trzustki, wtedy sprawdza się immunoglobulinę IgG4. W leczeniu w pierwszej kolejności stosuje się zdrowy tryb życia, czyli zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów. W razie problemów trawiennych stosuje się enzymy trzustkowe, a także witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, takie jak A, D, E i K. Najczęstszym powikłaniem jest torbiel rzekoma. Występuje u około 30% chorych. Małych rozmiarów nie daje żadnych objawów. Większych rozmiarów powoduje uczucie dyskomfortu. Torbiel rzekoma najczęściej leczy się endoskopowo. Innym powikłaniem jest zważenie przewodów żółciowych. U około 4% chorych występuje rak trzustki. W rokowaniu kluczową kwestią jest skuteczne leczenie alkoholizmu, ponieważ spożywanie alkoholu znacznie pogarsza rokowanie. Jeżeli leczenie alkoholizmu jest nieskuteczne, wtedy śmiertelność w ciągu 10 lat wynosi 30%, a w ciągu 20 lat 50%. Porfiria. Porfiria inaczej nazywana jest wampiryzmem, ponieważ niektóre objawy są podobne do tych, które spotyka się w historiach o wampirach. Polega na zaburzeniu w syntezie, czyli powstawaniu chemu, ważnego komponentu hemoglobiny. Skutkiem takiego zaburzenia jest nadmierne gromadzenie się porfiry. W większości przypadków jest to choroba dziedziczna. Jeżeli u jednego z rodziców zdiagnozowano chorobę, ryzyko urodzenia chorego dziecka wynosi około 50%. Pierwsze objawy porfirii najczęściej występują w wieku od 15 do 45 lat. Ryzyko zachorowania u mężczyzn i u kobiet jest takie samo, choć objawy najczęściej są spotykane u kobiet. Jest to związane z hormonami, a dokładniej z cyklem miesiączkowym, który jest zaliczany do czynnika wyzwalającego objawy porfirii. Przyczynami są często dziedziczone predyspozycje genetyczne i czynnik wyzwalający. Może to być alkohol lub stres. Porfirię dzielimy na ostre i nieostre. Do ostrych porfirii należy ostra porfiria przerywana, która spotyka się najczęściej wśród ostrych porfirii. Dodatkowo wyróżniamy porfirię mieszaną, koproporfirię i porfirię z niedoboru ALA dehydratazy. Do nieostrych porfirii należy porfiria skórna, która jest najczęściej spotykaną porfirią nieostrą, inaczej przewlekłą, porfiria erytropoetyczna i protoporfiria. Ostra porfiria przerywana jest to najczęściej występująca porfiria. Do charakterystycznych objawów należy silny ból brzucha, wzrost temperatury ciała, znaczne osłabienie mięśni i zaburzenie czucia. W diagnostyce stosuje się oznaczenie porfiryny w moczu, w krwi i w kale. Warto pamiętać, że badanie takie należy przeprowadzić w czasie napadu lub niedługo po nim, gdyż często po napadzie poziom porfiryn wraca do normy. Dodatkowo można wykonać morfologię krwi, gdzie stwierdza się wzrost ALT, AST i leukocytozę. Nierzadko do potwierdzenia porfirii wykonuje się badania genetyczne. Ciężki napad porfirii wymaga hospitalizacji, czyli leczenia w szpitalu. W leczeniu stosuje się silne leki przeciwbólowe, takie jak morfina, glukozę, a także cheminę. Do powikłań porfirii zalicza się marskość wątroby, rak wątrobowo-komórkowy i niewydolność nerek. Śmiertelność prawidłowo leczonej porfirii wynosi około 1%. To, kiedy ustąpią objawy porfirii, zależy od czasu, kiedy włączone zostało leczenie. Jeżeli leczenie zostało włączone szybko, powrót do zdrowia zajmuje kilka dni. Jeżeli późno, kilka miesięcy. Jedynym sposobem na całkowite wyleczenie jest transplantacja wątroby. Mieszana porfiria wątrobowa występuje 3 razy rzadziej niż ostra porfiria przerywana. Mieszana porfiria wątrobowa ma łagodniejsze objawy niż ostra porfiria przerywana. U 70% chorych występują tylko zmiany skórne, takie jak nadwrażliwość na światło, łatwość uszkodzenia i hiperpigmentacja. W pozostałych 30% chorych na mieszaną porfirię występują takie same objawy jak w ostrej porfirii przerywanej, czyli ból brzucha, wzrost temperatury ciała, osłabienie mięśni i osłabienie czucia. U około połowy z nich dodatkowo występują zmiany skórne. W mieszanej porfirii diagnostyka jest taka sama co w porfirii ostrej, czyli stosuje się oznaczenie porfiryny w moczu, w krwi i w kale. Warto pamiętać, że badanie takie najlepiej przeprowadzić w czasie napadu lub niedługo po nim, gdyż często po napadzie poziom porfiryn wraca do normy. Dodatkowo można wykonać morfologię krwi, gdzie stwierdza się wzrost ALT, AST i leukocytozy. Nierzadko do potwierdzenia porfirii wykonuje się badanie genetyczne. Dodatkowo wykonuje się ocenę widma fluorescencji, co pozwala różnicować z porfirią ostrą. Leczenie porfirii mieszanej jest takie samo co porfirii ostrej. Ciężki napad porfirii wymaga hospitalizacji, czyli leczenia w szpitalu. W leczeniu stosuje się silne leki przeciwbólowe, takie jak morfina, glukozę, a także cheminę. Dodatkowo zaleca się unikanie światła UV. Powikłania są takie same co w porfirii ostrej. Do powikłań porfirii mieszanej zalicza się marskość wątroby, rak wątrobowo-komórkowy i kamienie żółciowe, przy czym ryzyko raka wątrobowo-komórkowego i kamieni żółciowych w porfirii mieszanej jest większe. Krukowanie jest takie samo co w porfirii ostrej. Śmiertelność prawidłowo leczonej porfirii wynosi około 1%. To, kiedy ustąpią objawy porfirii, zależy od czasu, kiedy włączone zostało leczenie. Jeżeli leczenie zostało włączone szybko, powrót do zdrowia zajmuje kilka dni. Jeżeli późno, kilka miesięcy. Ryzyko rozwoju raka jest większe u porfirii mieszanej. Jedynym sposobem na całkowite wyleczenie jest transplantacja wątroby. Koproporfiria występuje rzadko. Jest dziedziczana autosomalnie dominująco. Objawy, diagnostyka i leczenie są takie same co w porfirii mieszanej. Porfiria z niedoboru ALA dehydratazy występuje bardzo rzadko. Jest dziedziczana autosomalnie recesywnie. Objawy, diagnostyka i leczenie jest takie samo jak w porfirii ostrej. Nieostre porfirie to inaczej porfirie przewlekłe. Wśród najczęściej spotykanych porfirii przewlekłych należy porfiria skórna. Wyróżniamy 3 typy porfirii skórnej. Typ pierwszy, typ drugi i porfiria hepatoerytropoetyczna. Typ pierwszy jest porfirią nabytą, stanowi 75%. Typ drugi jest porfirią genetyczną, inaczej dziedziczoną, stanowi około 25%. Porfiria hepatoerytropoetyczna występuje rzadko, jest związana z zaburzeniami aktywności enzymu w wątrobie. Do objawów porfirii skórnej należy nadwrażliwość na światło, powstają wtedy pęcherze, łatwość uszkodzenia skóry i hiperpigmentacja. W diagnostyce porfirii skórnej najważniejsze badanie to znaczenie porfiryny w moczu, w krwi i w kale. Dodatkowo można wykonać morfologię krwi, gdzie stwierdza się wzrost ALT i AST. Wykonuje się również pomiar stężenia ferytyny, a także biopsję skóry. W leczeniu stosuje się unikanie promieniowania UV, unikanie czynników wyzwalających, takich jak alkohol, a także krwiopust. Do powikłań należy uszkodzenie wątroby, prowadzące do marskości i rak wątrobowo-komórkowy. Rokowanie jest dobre, unikanie światła słonecznego chroni przed zmianami skórnymi. Wpływ na długość życia ma również stopień uszkodzenia wątroby. Porfiria erytropoetyczna. Objawy, diagnostyka i leczenie są podobne jak w porfirii skórnej. W leczeniu czasami stosuje się przeszczep szpiku. W przypadku porfirii erytropoetycznej rokowanie jest gorsze niż w porfirii skórnej. W protoporfirii objawy, diagnostyka i leczenie są podobne jak w porfirii skórnej. Charakterystyczną cechą jest brak pęcherzy w wyniku działania światła słonecznego. Przebieg jest łagodny. Polipy jelita grubego. Polipy jelita grubego to łagodna zmiana, inaczej uwypuklenie do środka jelita. Może stać się zmianą nowotworową, złośliwą, Dlatego usunięte polipy powinny być poddane ocenie histopatologicznej. Po 60 roku życia spotykane są u 50% pacjentów. Są spotykane z podobną częstością u mężczyzn i u kobiet, delikatnie częściej u mężczyzn. Polipy można je podzielić na uszypułowane i nieuszypułowane, inaczej siedzące. Ze względu na typ histologiczny polipy dzielimy na bruczolakowate, ząbkowane i hamartomatyczne. Bruczolakowate to są polipy potencjalnie nowotworowe, czyli mogą zmienić się w komórki rakowe i są spotykane najczęściej u dorosłych. Ząbkowane nazywane inaczej hiperplastycznymi. Są to małe, poniżej 5 mm polipy. Nie są zmianami przedrakowymi. Hamartomatyczne są spotykane najczęściej u dzieci i nie zwiększają ryzyka wystąpienia raka. Przyczyny mogą być genetyczne, np. rodzinna polipowatość gruczolakowata, środowiskowe, np. palenie tytoniu, infekcyjne, czyli częste stany zapalne, a także siedzący tryb życia. Małe polipy, czyli takie, które mają poniżej 1 cm, są bezobjawowe. W przypadku większych polipów najczęstszym objawem jest krwawienie, niewielka niedokrwitość, a także śluz w kalach. Podstawą diagnostyki jest kolonoskopia z badaniem histopatologicznym. Podstawą leczenia jest polipektomia, czyli wycięcie polipa z badaniem histopatologicznym. Najważniejszym powikłaniem jest rak jelita grubego. Mówi się, że każdy rak jelita grubego był kiedyś niewyciętym w porę polipem. Dlatego ważne jest przeprowadzenie profilaktycznej kolonoskopii u ludzi w wieku powyżej 50 roku życia. W rokowaniu najważniejszym elementem jest transformacja nowotworowa polipa. W przypadku polipów gruczolakowatych istnieje szansa, że w przeciągu 10 lat zmienią się one w zmianę nowotworową. Jeżeli zmiana taka zostanie wycięta na początkowym etapie, to pacjent ma 90% szans na całkowite wyleczenie. Pierwotne zapalenie dróg żółciowych. Pierwotne zapalenie dróg żółciowych to autoimmunologiczna choroba wątroby, w której charakterystyczne jest występowanie przeciwciał AMA, czyli przeciwmitochondrialnych. Kiedyś choroba była nazywana pierwotną marskością żółciową. Nazwę zmieniono, by nie straszyć pacjentów, jako że choroba może, ale nie musi doprowadzić do marskości. Statystycznie najczęściej chorują osoby powyżej 40 roku życia. Kobiety chorują około 4 razy częściej od mężczyzn. Do przyczyn zalicza się predyspozycje genetyczne. Często występuje z innymi chorobami autoimmunologicznymi, np. celiakią, a także infekcje. Chodzi głównie o zjawisko mimikrii molekularnej, czyli sytuacji, gdy antygeny wirusa lub bakterii są podobne do antygenów niektórych komórek w organizmie człowieka, przez co organizm, zwalczając infekcję, umyłkowo niszczy własne komórki, a także czynniki środowiskowe. Chodzi głównie o palenie papierosów. Najczęstszym objawem jest przewlekłe zmęczenie. Występuje u około 80% chorych. Innym typowym objawem jest świąt skóry, który nasila się w nocy lub pod wpływem ciepła. Innym typowym objawem jest suchość w jamie ustnej. W diagnostyce stwierdza się wzrost AST, ALT i GGTP, przy czym wzrost GGTP stwierdza się najwcześniej. Charakterystycznym autoprzeciwciałem jest AMA. Jeżeli AMA jest ujemne, to dla pewności wykonuje się ANA. USG wykonuje się głównie dla wykluczenia innych chorób. Badanie histopatologiczne nie jest konieczne. Wykonuje się go, gdy występują charakterystyczne objawy, a autoprzeciwciała są w normie, lub gdy podejrzewa się występowanie zapalenia dróg żółciowych jednocześnie z innymi chorobami. Chodzi głównie o zapalenie wątroby. W leczeniu zazwyczaj na początku stosuje się kwas ursodezoksykolowy. Po około 12 miesiącach sprawdza się ALP, aby ocenić skuteczność leczenia. Jeżeli skuteczność jest niezadowalająca albo kwas ursodezoksykolowy jest nietolerowany, wtedy stosuje się kwas obetycholowy. Dodatkowo dla zwiększenia skuteczności leczenia można zastosować bezafibrat. Jeżeli leczenie jest nieskuteczne, wykonuje się transplantację wątroby. Bezobjawowe zapalenie dróg żółciowych nie skraca długości życia. Odpowiedź na leczenie świadczy o dobrym rokowaniu. Brak odpowiedzi na leczenie pogarsza rokowanie i wymagana jest transplantacja. 5-letnie przeżycie po transplantacji jest dobre. Wynosi około 80%. Pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych. Pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych to przewlekła choroba wątroby, która charakteryzuje się postępującym łupnieniem dróg żółciowych, co doprowadza do cholestazy, czyli zastoju żółci. Statystycznie najczęściej rozpoznaje się u osób w wieku 30-40 lat. Mężczyźni chorują 2 razy częściej niż kobiety. Do przyczyn zalicza się predyspozycje genetyczne, ponieważ częściej stwierdza się u ludzi, którzy mają krewnych chorych na tę chorobę. Kolejna przyczyna jest immunologiczna, ponieważ często występuje z innymi chorobami immunologicznymi, np. u około połowy chorych stwierdza się wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Inną przyczyną są infekcje, ponieważ twardniejące zapalenie dróg żółciowych częściej występuje u chorych, którzy przechorowali cytomegalię. Typowymi objawami są zmęczenie, zmian skóry, który zmusza do ciągłego drapania się, dlatego można stwierdzić przeczosy, a także żółtaczkę. W diagnostyce stwierdza się wzrost AST, ALT i GGT. Może wystąpić wzrost niektórych autoprzeciwciał, takich jak PANKA, ANA czy SMA. USG wykonuje się głównie dla wykluczenia innych chorób. Badanie histopatologiczne nie jest konieczne. Wykonuje się go, gdy podejrzewa się występowanie stwardniającego zapalenia dróg żółciowych jednocześnie z innymi chorobami, np. zapalenie wątroby. W leczeniu zazwyczaj na początku stosuje się kwas ursodezoksykolowy. Jest to leczenie objawowe. Jeżeli zwężenie jest znaczne, stosuje się endoskopowe poszerzanie dróg żółciowych. Jeżeli leczenie farmakologiczne i endoskopowe jest nieskuteczne, wykonuje się transplantację wątroby. Rokowanie zależy od powikłań. Średnia długość życia od czasu postawienia diagnozy wynosi około 12 lat, a u osób po transplantacji wątroby około 20 lat. Ostre zapalenie trzustki. Ostre zapalenie trzustki powstaje, gdy dojdzie do przedwczesnej aktywacji enzymów trzustkowych, co w konsekwencji rozpoczyna proces samostrawienia trzustki. Powstaje wtedy silna reakcja zapalna, która może wymknąć się spod kontroli i doprowadzić do regulnej reakcji zapalnej. Ostre zapalenie trzustki spotyka się najczęściej w wieku od 20 do 40 lat. Mężczyźni chorują około 2 razy częściej niż kobiety. Ostre zapalenie trzustki można podzielić na śródmiąższowe, które występuje częściej, stanowi około 80% wszystkich przypadków i ustępuje w ciągu kilku dni. I martwicze, które występuje rzadziej, ale śmiertelność wynosi około 15%. Ostre zapalenie trzustki można również podzielić na łagodne, które stanowi około 60% wszystkich przypadków, umiarkowane, które charakteryzuje się niewydolnością przynajmniej jednego narządu, ale trwa krócej niż 48 godzin. I ciężkie, które charakteryzuje się niewydolnością przynajmniej jednego narządu i trwa dłużej niż 48 godzin. Do najczęstszych przyczyn należy kamica żółciowa i alkohol. Stanowią one razem około 80% wszystkich przypadków. Inną przyczyną jest hiperlipidemia, czyli zwiększenie cholesterolu we krwi. Typowymi objawami jest nagły silny ból w nadbrzuszu. Innymi typowymi objawami jest objaw leuflera, czyli zaczerwienienie twarzy, i objaw Kullena, czyli brunatno-czerwone plamy w okolicy pępka. W diagnostyce wykonuje się badanie krwi, w której stwierdza się wzrost amylazy i lipazy. Dodatkowo stwierdza się obraz kliniczny, czyli ból w typowym miejscu, a także wykonuje się USG, gdzie stwierdza się stan zapalny. Do postawienia diagnozy potrzebne jest stwierdzenie co najmniej 2 z 3 wymienionych. W leczeniu stosuje się odpowiednią dietę, która powinna być ubogotłuszczowa. Kiedyś stosowało się głodówkę, ale obecnie się jej nie zaleca. Stosuje się również intensywną płynoterapię, nawet do 4 litrów na dobę. Jeżeli przyczyną jest kamica żółciowa, stosuje się ECPW, czyli endoskopową halangiopankreatografię wsteczną w ciągu pierwszych 24 godzin. Jeżeli mimo leczenia stan się pogarsza lub doszło do perforacji albo zakalania martwiczego, wtedy wykonuje się operację. Do najgroźniejszych powikłań należy sepsa, która jest stanem zagrożenia życia. Do łagodniejszych powikłań należy Torben-Rzekoma. Małych rozmiarów nie daje żadnych objawów. Większych rozmiarów powoduje uczucie dyskomfortu. Torben rzekomo najczęściej leczy się endoskopowo. Innym powikłaniem jest ropień. W przeciwieństwie do torbieli charakteryzuje się występowanie wysokiej gorączki i bólu. W rokowaniu stosuje się skalę Apache-2 i skalę Ransona. Śmiertelność wynosi około 5%. Niealkoholowe stłuszczenie wątroby. Czasami zapisywana jest angielskim skrótem MAFLD, czyli Metabolic Associated Fatty Liver Disease, albo starsza nazwa NAFLD, czyli Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Jest to przewlekła choroba wątroby, zwiększa ryzyko miażdżycy i najczęściej związana jest z zespołem metabolicznym. Statystycznie stłuszczenie wątroby występuje u około 50% osób z otyłością. Mężczyźni chorują 2 razy częściej. Główne przyczyny to otyłość, zespół metaboliczny, cukrzyca typu 2, dyslipidemia, zespół policystycznych jajników. Niealkoholowe stłuszczenie wątroby możemy podzielić na niealkoholowe stłuszczenie wątroby, które jest pierwszym etapem, i niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby, które jest progresją choroby mogącej prowadzić w ostateczności do morskości i raka wątrobowo-komórkowego. Objawy nie są charakterystyczne. Należą do nich zmęczenie, osłabienie, złe samopoczucie, uczucie dyskomfortu w prawej górnej części brzucha. W diagnostyce wykorzystuje się badanie laboratoryjne, takie jak morfologia, gdzie będzie widać wzrost aktywności ALT, AST, GGTP. Dodatkowo można wykonać USG, TK, czyli tomografię komputerową, i elastografię, czyli pomiar elastyczności tkanki wątrobowej. Jeżeli jest podejrzenie na niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby, wykonuje się biopsję wątroby. Rozpoznanie można postawić na podstawie charakterystycznych zmian w USG i morfologii krwi. W leczeniu stosuje się stopniową redukcję masy ciała, około pół kilograma na tydzień. Można również zastosować witaminę E, kwas ursodeoksyholowy i pioglitazon, który zwiększa wrażliwość na insulinę. Powikłaniem niealkoholowego stłuszczenia wątroby jest miażdżyca, cukrzyca typu 2, marskość wątroby i rak. Rokowanie w niealkoholowym stłuszczeniu wątroby jest dobre, choć mogą rozwinąć się choroby sercowo-naczyniowe. W niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniu wątroby rokowanie jest gorsze, u części chorych może rozwinąć się marskość, a nawet rak wątrobowo-komórkowy. Dlatego tak ważna jest aktywność fizyczna i zdrowa dieta, pomagająca utrzymać prawidłową masę ciała. Mikroskopowe zapalenie jelita grubego. Mikroskopowe zapalenie jelita grubego charakteryzuje się brakiem widocznych zmian w badaniu kolonoskopowym. Zmiany są widoczne dopiero w badaniu histopatologicznym. Jest to choroba przewlekła o nieznanej przyczynie. Mikroskopowe zapalenie jelita najczęściej rozpoznaje się w wieku 50-70 lat. Kobiety chorują około 5 razy częściej od mężczyzn. Przyczyna jest nieznana. Uważa się, że przyczyny mogą być genetyczne. Podejrzewa się, że ma związek z układem HLA. Przyczyny mogą też być środowiskowe, ponieważ częściej występuje u osób palących papierosy, a także u osób przyjmujących NLPZ, czyli niesteroidowe leki przeciwzapalne, a także immunologiczne, ponieważ częściej występuje z innymi chorobami autoimmunologicznymi, takimi jak celiakia. Charakterystycznymi objawami jest wodnista biegunka, oddawanie stolca w nocy i zmniejszanie objawów w czasie głodzenia. Jedynym badaniem diagnostycznym jest badanie histopatologiczne. Jedynym lekiem wskazanym w leczeniu jest budyzonid, który jest glikokortykosteroidem. Inne glikokortykosteroidy nie są zalecane. W przypadku nieskuteczności budezonidu stosuje się leki immunosupresyjne, takie jak azetopryna. Można również zastosować leki biologiczne, takie jak infliximab. Jeżeli leczenie farmakologiczne jest nieskuteczne, wykonuje się operację. Pomimo, że jest to choroba przewlekła, nie prowadzi do poważnych powikłań. Rokowanie jest dobre. U 30% chorych objawy ustępują samoistnie. W większości chorych leczenie farmakologiczne jest skuteczne. Choroba nie zwiększa ryzyko rozwoju nowotworów. Marskość wątroby. Polega na powstaniu guzków regeneracyjnych, skupisk komórek wątrobowych, otoczonych gęstymi pasmami tkanki łącznej. Tkanka łączna utrudnia wymianę substancji odżywczej, czego konsekwencją jest niedokrwienie, a skutkiem niedokrwienia jest martwica. Wskutek martwicy wątroba nie jest w stanie wykonywać swojej funkcji, dochodzi do zastoju i powstania nadciśnienia wrotnego. Marskość wątroby spotykana jest u około 7% populacji. Mężczyźni chorują 2 razy częściej. Najczęstszą przyczyną są alkohol i WZW, czyli wirusowe zapalenie wątroby, typu B, C lub D. Innymi przyczynami może być AZW, czyli autoimmunologiczne zapalenie wątroby, choroby metaboliczne, np. choroba Wilsona lub sarkoidoza. Jeżeli nie udaje się ustalić przyczyny, wtedy diagnozuje się marskość kryptogenną. Marskość wątroby możemy podzielić na bezobjawową, z niecharakterystycznymi objawami i zagrażającą życiu. Bezobjawowa często jest wykrywana przypadkowo. Do niecharakterystycznych objawów należy zmęczenie, bezsenność i świąt skóry. Do zagrażających życiu należą takie jak wodobrzusze, krwawienie z nosa lub osteoporoza. Marskość wątroby charakteryzuje się pojączkami wątrobowymi na skórze, czyli trwale poszerzonymi naczyniami krwionośnymi, hipogonadyzmem, czyli zanikiem jąder u mężczyzn, i zaburzeniem miesiączkowania u kobiet, wyglądem kasztanowego ludzika, czyli zanikiem mięśni kończyn i powiększeniem brzucha, a także głową meduzy, czyli poszerzeniem żył na brzuchu. W diagnostyce wykorzystuje się badania laboratoryjne, takie jak morfologia, gdzie będzie widać wzrost aktywności ALT, AST, ALP, GGTP, a także hiperbilirubinemię. Dodatkowo można wykonać USG, TK, czyli tomografię komputerową i elastografię, czyli pomiar elastyczności tkanki wątrobowej. Dodatkowo wykonuje się panendoskopię do oceny szeroku przyłyku i biopsję wątroby. Rozpoznanie można postawić na podstawie charakterystycznych objawów. Rozpoznanie ostateczne stawia się na podstawie biopsji. Leczenie obejmuje 3 elementy. Leczenie przyczyny, zapobieganie postępowi i niedopuszczanie do pojawienia się powikłań. W ostateczności przeprowadza się przeszczep wątroby. Leczenie przyczyny jest różne. Jeżeli przyczyną jest alkohol, stosuje się całkowitą abstynencję. Jeżeli przyczyną jest hemochromatoza, to stosuje się krwiopusty. Jeżeli przyczyną jest choroba Wilsona, czyli nadmiar miedzi, stosuje się ograniczenie jedzenia produktów bogatych w miedź, takich jak czekolada. W przypadku zakażenia wirusami HBV i HCV stosuje się leki przeciwwirusowe, które mają za zadanie zahamować replikację wirusa. Skuteczność takiego leczenia wynosi 95%. Zapobieganie postępowi choroby stosuje się selimarynę w dawkach 450 mg na dobę. W przypadku zaburzeń z odpływem żółci stosuje się kwas ursodeoksyholowy. Niemniej ważna jest odpowiednia dieta, w której stosuje się ograniczenie soli kuchennej i spożywania lekkostrawnych posiłków. Kluczową rolę w zapobieganiu powikłaniom ma aktywność fizyczna. Aby nie dopuścić do wodobrzusza, stosuje się diuretyki, takie jak spironolakton. W profilaktyce zakrwawienia z żelaku przyłyku stosuje się beta-blokery, np. propranolol. Można również zastosować TIPS, czyli zabieg polegający na otworzeniu połączenia między żyłą wrotną a żyłą wątrobową. Stosuje się go w celu leczenia nadciśnienia wrotnego. Do najczęstszych powikłań marskości wątroby należy wodobrzusze, zapalenie otrzewnej, encefalopatia wątrobowa, zespół wątrobowo-nerkowy, zespół wątrobowo-płucny. Rokowanie zależy od pojawienia się powikłań. Przy braku żelaków przyłyku wyżywalność wynosi 99%. Jeżeli występują żelaki przyłyku, wyżywalność wynosi 97,5%. Jeżeli występuje wodobrzusze, wyżywalność wynosi 80%. Jeżeli występuje krwawienie, wyżywalność wynosi 43%. Jeżeli występuje niewydolność nerek, wyżywalność wynosi 33%. Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Jeśli krwawienie występuje w przyłyku, żołądku lub dwunastnicy, to mówimy o krwawieniu z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Jeśli źródło krwawienia zlokalizowane jest powyżej więzadła trejca. Krwawienie możemy podzielić na krwawienie ostre, jednorazowa utrata krwi przekracza 500 ml. Krwawienie przewlekłe, utrata dzienna krwi wynosi około 50 ml. Krwawienie utajone, wykrywane tylko metodami laboratoryjnymi. Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego stanowi 80% wszystkich krwawień przewodu pokarmowego. U mężczyzn krwawienie występuje 2 razy częściej niż u kobiet. Najczęstsze przyczyny to rzut dwunastnicy około 24%, nadżarki żołądka około 23%, rzut żołądka około 21%, krwawiące żelaki przyłyku około 10%, zespół Mallory-Weissa około 7%. Objawami mogą być krwiste wymioty, czarne stolce, zasłabnięcie, spadek ciśnienia tętniczego, ból w klatce piersiowej. U pacjentów stabilnych można rozpocząć diagnostykę od morfologii krwi, badania kału na krew utajnioną i gastroskopię. Do oceny ciężkości krwawienia wykorzystuje się skalę Rockala. Jeżeli ze skali ocenimy pacjenta na mniej niż 2 punkty, to endoskopię robimy do 24 godzin. Jeżeli powyżej 3 punktów, to w trybie pilnym. Kolejną skalą jest skala Glasgow-Blackford, gdzie jeżeli jest poniżej 6 punktów, to chory nie wymaga hospitalizacji. Jeżeli jest powyżej 6 punktów, chory ma 50% szans na interwencję endoskopową. Jeżeli powyżej 11 punktów, to należy przeprowadzić endoskopię natychmiast. Jeszcze jedną skalą jest skala Foresta, gdzie 1A to są tryskające wymioty, 1B sączenie krwią, 2A widoczne naczynia niekrwawiące, 2b. Widoczny skrzyp. 2c. Stwierdza się chematynę. 3. Bez cech czynnego ani niedawno przebytego krwawienia. Leczenie zależy od przyczyny. Jeżeli przyczyną jest krwawienie z wrzodu trawiennego, stosuje się inhibitory pompy protonowej, w skrócie IPP. Około godziny przed endoskopią dodaje się antybiotyk erytromycyna i przeprowadza się endoskopię diagnostyczną. Jeżeli w endoskopii diagnostycznej zobaczymy krwawienie w skali Foresta 1A lub 1B, wtedy endoskopia z ostrzykiwaniem adrenaliną lub koagulacja miejsca krwawienia lub założenie klipsów naczyniowych. Jeżeli krwawienie występuje z żylaków przyłyku, podaje się leki wazoaktywne, takie jak wazopresyna, szerokospektralny antybiotyk, taki jak ciprofloxacyna. Po ustabilizowaniu endoskopia diagnostyczna, podczas której oprócz oceny stanu przyłyku możemy wykonać opaskowanie i obliterację, czyli zamknięcie naczynia żylnego, co ma chronić przed dalszym krwawieniem. Jeżeli endoskopia okaże się nieskuteczna, wtedy wykonuje się tamponadę balonową, albo zgłębik sangstatena Blake-Morea, albo zgłębik Minnesota lub Lintona Nachlasa. Jeśli przyczyną jest zespół Mallory'ego-Weissa, który często występuje u alkoholików na skutek ciągłych wymiotów, na szczęście w 90% występuje samoistnie. Można stosować inhibitory pompy protonowej, leki przeciwwymiotne, wazopresyjne. Ewentualnie można wykonać endoskopię diagnostyczną. 80% krwawień ustępuje samoistnie. 90% tyle wynosi skuteczność leczenia endoskopowego. Żylaki przyłyku są niebezpieczne. Śmiertelność wynosi 50%. W przypadku wrzodu trawiennego śmiertelność wynosi 7%. Krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego to krwawienie poniżej więzadła trejcy. Samo krwawienie może być jawne lub utajnione. Często jest przewlekłe. Krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego stanowi około 20% wszystkich przypadków krwawienia z przewodu pokarmowego. Częściej dotyczy mężczyzn. Krwawienie może być ostre, kiedy jednorazowa utrata krwi jest większa od 50 ml i przewlekłe, kiedy wynosi około 50 ml dziennie. Najczęstszą przyczyną są hemoroidy. Inną przyczyną mogą być uchyłki jelita grubego i polipy. Typowymi objawami jest krew z torcu. W morfologii można zobaczyć niedokrwistość z niedoboru żelaza. W ciężkich przypadkach może rozwinąć się hipowolemia, czyli zbyt mało krwi w naczyniach. W diagnostyce wykonuje się badanie per rectum, kolonoskopia, a także badania obrazowe, np. RTG. Podstawą leczenia jest płynoterapia, a w razie potrzeby podaje się aminy presyjne, takie jak noradrenalina. Jeżeli krwawienie jest powyżej 1500 ml, podaje się preparaty krwiopochodne. Jeżeli krwawienie samo nie ustępuje, należy przeprowadzić operację. Krwawienie często ustępuje samoistnie, ma jednak tendencję do nawracania. Śmiertelność wynosi około 10%. Inhibitory pompy protonowej najsilniej obniżają produkcję kwasu solnego w żołądku, należą do najczęściej przypisywanych leków na świecie. Dostępne są bez recepty. Leki te hamują wydzielanie kwasu solnego poprzez nieodwracalne zablokowanie pompy protonowej. Pompa protonowa transportuje jony H+ protonów z cytoplazmy do żołądka. Jest to pompa wymienna, bo wymienia jony H+ na jony K+. Są to leki, których nazwa kończy się na zol. Pierwszym przedstawicielem, który trafił do aptek, omeprazol. Innymi przedstawicielami tej grupy są pantoprazol, który jest lekiem dającym najmniej działań niepożądanych, lansoprazol. Przedstawicielem nowej generacji jest dexlansoprazol, który jest prawoskrętnym lansoprazolem, który ma przedłużony okres terapeutycznego stężenia we krwi. Inhibitory pompy protonowej należy przyjmować przed posiłkiem. Najczęściej stosuje się je raz dziennie. Naczcza. Wskazaniami zazwyczaj są choroba refluksowa przełyku, choroba wrzodowa, zespół Solingera-Ellisona, czyli nowotwór produkujący gastrynę. W tym zespole najczęściej stosuje się inhibitory pompy protonowej w dużych dawkach. Radykacja Helicobacter pylori, zapalenie błony śluzowej żołądka, pacjenci przyjmujący NRPZ lub ASA przez długi czas i w dużych dawkach. Ponieważ kwas solny zabija bakterie i wirusy, jego zmniejszona produkcja zwiększa ryzyko infekcji. Dodatkowo kwas solny bierze udział w procesach ułatwiających wchłanianie żelaza, wapnia, witaminy B12. Dlatego zmniejszenie jego produkcji może skutkować deficytem tych elementów. Najczęstszymi przeciwwskazaniami są uszkodzenia wątroby, leczenie przeciwwirusowe i ciąże. Ale zdarza się, że w ciąży inhibitory pompy protonowe są stosowane wtedy, gdy korzyści przewyższają ryzyko. Helicobacter pylori. Jest to bakteria gram-ujemna, bo nie barwi się metodą grama. Jest to związane z cieńszą ścianą komórkową. Dodatkowo wyposażona jest w kilka witek, dzięki czemu wykazuje dużą ruchliwość. Bakterie Helicobacter pylori zostały odkryte przez niemieckich naukowców w 1875 roku. W 2005 roku została przyznana Nagroda Nobla za to, że udowodniono związek Helicobacter pylori z chorobą wrzodową. Niedawne badania wskazują, że bakterie te żyją w organizmie ludzkim około 58 tysięcy lat. Statystycznie na świecie zarażonych Helicobacter pylori jest 60% ludzi. W krajach rozwijających się około 70%, w krajach wysoko rozwiniętych 30%. W Polsce szacuje się, że 84% dorosłych i 32% dzieci jest zarażonych. Bakteria ta odpowiada za około 90% zapaleń przyłyku. Leczenie trwa 14 dni. Zakażenie odbywa się drogą pokarmową, najczęściej w dzieciństwie. Jedynym rezerwuarem jest człowiek. Bakteria ta wytwarza ureazę, enzym chroniący bakterie przed kwasem solnym. Bakteria w żołądku powoduje zapalenie błony śluzowej. Głównymi objawami są kwaśne odbijanie, stan podgorączkowy, biegunki, bóle brzucha, wzdęcia, uczucie pełności po jedzeniu. W diagnostyce wykorzystuje się badanie gastroskopowe, mocznikowy test oddechowy i badanie kału na antygeny. W przypadku wykrycia Helicobacter pylori wykonuje się eradykację, czyli całkowite usunięcie bakterii z organizmu. Najczęściej trwa to 14 dni. Stosuje się w tym celu 4 leki. IPP, czyli inhibitory pompy protonowej, np. pantoprazol, cytrynian bizmutu i 2 antybiotyki, takie jak metronidazol i tetracyklina. Rokowanie jest dobre. Po skutecznej eradykacji zapalenie często ustępuje. Dodatkowo około 12-krotnie zmniejsza się ryzyko owrzodzeń i zmniejsza się ryzyko rozwoju raka żołądka. Kamica żółciowa. Kamienie żółciowe najczęściej zbudowane są z cholesterolu. Kamica żółciowa w 80% jest bezobjawowa. Szacuje się, że kamienie żółciowe występują około 20% populacji. Kobiety chorują 4 razy częściej. Do głównych przyczyn należy nadmiar cholesterolu w organizmie, starszy wiek, a także niektóre choroby, takie jak mukowiscydoza. Głównym objawem jest kolka wątrobowa, czyli silny napad bólu po prawej stronie brzucha z nudnościami i wymiotami. Ból taki pojawia się najczęściej po obfitym tłustym posiłku. Kolejnym charakterystycznym objawem jest objaw Chełmuńskiego, czyli ból przy lekkim uderzeniu pięścią w okolice wątroby. Kolejnym objawem wskazującym na zapalenie pęcherzyka żółciowego jest objaw Morfiego. Jest to ból podczas wdechu przy jednoczesnym uciśnięciu miejsca pod prawym łukiem żebrowym. W diagnostyce wykonuje się morfologię, gdzie można stwierdzić m.in. wzrost ALT, AST i bilirubiny. Oprócz tego wykonuje się USG. Skuteczność tego badania wynosi 95%. Można również wykorzystać ECPW, czyli endoskopową cholangiopankreatografię wsteczną. Jest to badanie inwazyjne i często wykonuje się, gdy rozpoznanie jest niejednoznaczne. Bezobjawowa kamica żółciowa nie wymaga leczenia. Jeżeli pojawiają się objawy, to leczenie zaczyna się od leków przeciwbólowych, np. NLPZ, takich jak diklofenak. Nie wolno stosować morfiny. Stosuje się również leki rozkurczowe, takie jak drotaweryna, a następnie wykonuje się operację, najczęściej laparoskopowe wycięcie pęcherzyka żółciowego. Jeżeli kamienie są cholesterolowe i mają średnicę mniejszą niż 15 cm, to można zastosować kwas ursodeoksycholowy. Obecnie stosuje się go w celach profilaktycznych. Do najczęstszych powikłań należy ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego, które powstaje najczęściej, gdy kamień zatka przewód pęcherzykowy. Innym powikłaniem może być ropień i zespół Miriziego, Zespół Milesiego powstaje, gdy kamień odciska przewód wątrobowy wspólny. Pojawia się wtedy korka żółciowa, która trwa ponad 5 godzin, żółtaczka i powiększony pęcherzyk żółciowy. Rokowanie jest dobre. Objawy pojawiają się w ciągu 20 lat u około 20% chorych. Powikłania dotyczą mniej niż 0,5% z bezobjawową kamicą i około 2% z objawową. Choroba uchyłkowa jelita grubego. Uchyłki to uwypuklenia, inaczej woreczki o średnicy 1 cm, uwypuklające się na zewnątrz jelita grubego. Najczęściej spotykane są uchyłki nabyte. Stanowią one 90% wszystkich uchyłków. Są one też uchyłkami rzekomymi. Uchyłki nabyte powstają najczęściej u ludzi starszych, najczęściej po 50 roku życia. Występują z taką samą częstością u kobiet i u mężczyzn. Za przyczynę uznaje się zaparcia, siedzący tryb życia, zbyt mała ilość błonnika w diecie oraz choroby genetyczne związane z strukturą kolagenu, takie jak zespół Marfana. U około 60% osób z uchyłkami nie stwierdza się żadnych objawów. Jeżeli objawy występują, to są to najczęściej bóle brzucha, rozdęcie lub biegunki. Diagnostykę ustala się najczęściej na podstawie charakterystycznych objawów, takich jak ból w lewym dole biodrowym. W razie wątpliwości wykonuje się USG, kolonoskopię lub kontrastowy wlew doodbytniczy. Należy pamiętać, że kolonoskopii i kontrastowy wlew doodbytniczy nie wolno przeprowadzać, jeżeli jest zapalenie uchyłków, bo może dojść do perforacji. Należy poczekać około 7 tygodni od ustąpienia zapalenia. Kolonoskopia i kontrastowy wlew doodbytniczy najczęściej wykonuje się w celu wykluczenia innych chorób, np. raka. Podstawą leczenia jest dieta z dużą zawartością błonnika, a także aktywność fizyczna. Profilaktycznie stosuje się rifaksyminę 7 dni w miesiącu przez 6 miesięcy. Jest to antybiotyk o działaniu miejscowym, ponieważ nie wchłania się do przewodu pokarmowego. Jeżeli doszło do ostrego zapalenia uchyłków, stosuje się piperacylina, czyli antybiotyk o szerokim spektrum działania. Jeżeli leczenie farmakologiczne jest nieskuteczne, wykonuje się leczenie operacyjne. Do powikłań ostrego zapalenia uchyłku należy perforacja, niedrożność i krwawienie. Rokowanie jest dobre. Uważa się, że u około 5% chorych z uchyłkowatością dojdzie do zapalenia uchyłków. Eozinofilowe zapalenie przełyków. Statystycznie najczęściej jest rozpoznawany w wieku 30-50 lat. Mężczyźni chorują 2, a niektóre badania wskazują, że nawet 4 razy częściej od kobiet. Są dwie teorie powstawania eozinofilowego zapalenia przełyku. Pierwsza, alergiczna. Ponieważ u niektórych chorych na EZP zaobserwowano wzrost eozinofilii i IgE, spotykanych w chorobach alergicznych, a także zaobserwowano współwystępowanie AZP i chorób alergicznych, takich jak atopia. Druga, refluksowa, w której kwas solny uszkadza nabłonek powodujący przewlekły stan zapalny. Typowymi objawami są dysfagia, czyli trudność w połykaniu, odynofagia, czyli ból przy połykaniu, ból niezwiązany z połykaniem, wymioty i zgaga. Badaniem diagnostycznym jest panendoskopia, podczas której pobiera się wycinki do badania histopatologicznego. Należy pobrać nie mniej jak 6 wycinków. Rozpoznanie stawia się na podstawie występowania objawów zaburzenia czynności przełyku, takich jak dysfagia, odynofagia i ból. Stwierdzenie w bioptatach przełyku ponad 15 eozinofilów lub ponad 60 eozinofilów na milimetr kwadratowy. Wykluczenia innych przyczyn, takich jak choroba refluksowa czy alergia. W leczeniu stosuje się IPP, czyli inhibitory pompy protonowej, np. omeprazol. U dorosłych stosuje się go w dawkach 20-40 mg 2 razy na dobę. Stosuje się także GKS, czyli glikokortykosteroidy, taki jak flutykazon w formie syropu w dawce 1,76 mg na dobę. Rokowania są dobre. Pomimo tego, że jest to choroba przewlekła, u niektórych chorych dolegliwości mogą ustąpić całkowicie. Wymagane jest leczenie podtrzymujące, aby zapobiec nawrotom choroby. Choroba refluksowa przełyku to zarzucanie treści żołądkowej do przełyku. Statystycznie najczęściej występuje po 40 roku życia. W Europie dotyka około 20% populacji. Choroba refluksowa przełyku występuje z podobną częstością u mężczyzn i u kobiet, ale jej powikłania obserwuje się częściej u mężczyzn. Najczęstszą przyczyną występującą u 90% chorych jest przedłużona relaksacja dolnego zwieracza przyłyku. Innymi przyczynami może być ciąża, palenie papierosów, alkohol, a także niektóre leki, np. azotany, takie jak nitrogliceryna, stosowane w kardiologii do przerywania bólu głowicowych. 50% przebiega bezobjawowo. Charakterystycznymi objawami są zgaga, ból w klatce piersiowej, kaszel. Zazwyczaj leczenie rozpoczyna się bez głębszej diagnostyki. Podstawowymi lekami są IPP, czyli inhibitory pompy protonowej, np. omeprazol, który stosuje się w dawce 20 mg na dobę. Zastosowanie mają także antagoniści H2, np. famotydyna, która stosuje się w dawce od 20 do 40 mg 2 razy na dobę. Można również stosować leki osłonowe, takie jak sucralfakta, w dawce 4 gramy 60 minut przed jedzeniem. Jeżeli przez 2 tygodnie leki nie pomagają lub występują objawy alarmowe, takie jak dysfagia, czyli trudności w połykaniu, odynofagia, czyli ból przy połykaniu, spadek masy ciała, krwawienie, wtedy wykonuje się panendoskopię. W panendoskopii możemy zobaczyć stany zapalne, nadżerki, a także tzw. przełyk Barretta, który pojawia się, kiedy komórki dolnej części przełyku są niszczone przez długi czas. Przełyk Barretta może być stanem przedrakowym. Do oceny tego, co widzimy w endoskopie, służy skala Los Angeles. Grupa A, pojedyncza nadżerka mniejsza jak 5 mm. Grupa B, jeden lub więcej nadżerek o długości ponad 5 mm. Grupa C, jeden lub więcej nadżerek zajmujący całą odległość pomiędzy 2 lub więcej fałdami przyłykowymi. Grupa D, nadżerki lub owrzodzenia zajmują ponad 75% obwodu przyłyku. Jeżeli w endoskopii nie ma nadżerek, a u chorego występują objawy choroby refluksowej, to należy przeprowadzić 24-godzinną pechemetrię przyłyku. Jeżeli leczenie farmakologiczne jest niewystarczające, wskazana jest fundoplikacja sposobem Nissena. Jest to nawinięcie części żołądka na przełyk. Skuteczność wynosi 90%. Nieleczona choroba refluksowa może sprzyjać powstaniu przełyku Barretta, a następnie gruczolakoraka przełyku. Profilaktyka polega na jedzeniu ostatniego posiłku co najmniej 3 godziny przed snem, stosowaniu lekkostrawnej diety. Warto także zrezygnować z noszenia obcisłych ubrań. Choroba leśniowskiego krona. Choroba leśniowskiego krona jest uważana za chorobę autoimmunologiczną. Jest to przewlekła choroba, która obejmuje wszystkie warstwy ściany jelita. Może lokalizować się we wszystkich odcinkach przewodu pokarmowego. Najczęstszą lokalizacją jest końcowy odcinek jelita krętego. Lokalizacja ta występuje u około 50% chorych. Chorobę najczęściej diagnozuje się w wieku 15-35 lat i w wieku 60-80 lat. Kobiety chorują 1,5 razy częściej. Choroba może mieć postać łagodną, gdy utrata masy ciała nie przekracza 10%, umiarkowaną, gdy utrata masy ciała przekracza 10% i ciężką, gdy BMI jest mniejsze od 18%. Przyczyny mogą być genetyczne, o czym świadczy występowanie rodzinne. Mogą też być środowiskowe, ponieważ częściej występuje u osób palących papierosy, a także immunologiczne, ponieważ obserwuje się wzrost cytokin prozapalnych TNF. Choroba charakteryzuje się fazami zaostrzeń i remisji. Remisja to okres bezobjawowy. W fazie zaostrzeń może wystąpić biegunka, gorączka, ból brzucha i krew w stolcu. W diagnostyce wykonuje się morfologię, gdzie można stwierdzić wzrost CRP i OB. Charakterystyczny jest wzrost przeciwciał ANCA i brak przeciwciał PANCA, co stwierdza się u około 60% pacjentów. W diagnostyce wskazane jest badanie endoskopowe, np. ileokoloskopia. Jeżeli za pomocą tradycyjnych metod endoskopowych nie udało się znaleźć miejsca lokalizacji choroby, wskazana jest endoskopia kapsułkowa. W leczeniu stosuje się leki przeciwzapalne, takie jak GKS, czyli glikokortykosteroidy, np. budezonid. Stosuje się również leki immunosupresyjne, takie jak azetiopryna. Można również zastosować leki biologiczne, takie jak infliximab. Jeżeli leczenie farmakologiczne jest nieskuteczne, stosuje się leczenie operacyjne. Charakterystyczne powikłania to ropnie, przetoki i zwężenia. Rokowanie jest lepsze dla chorych ze zmianami w jelicie grubym. U około 60% wszystkich chorych potrzebne jest leczenie operacyjne w ciągu 10 lat trwania choroby. Rokowanie pogarsza palenie papierosów. Autoimmunologiczne zapalenie wątroby. W skrócie AZW to przewlekła choroba wątroby, nieleczona prowadzi do marskości. Statystycznie najczęściej chorują ludzie w wieku 40-60 lat. Kobiety chorują 4 razy częściej niż mężczyźni. Przyczyna choroby nie jest znana. Podejrzewa się, że u ludzi z pewną predyspozycją genetyczną na skutek czynnika wyzwalającego, np. zakażenia lub leków, dochodzi do reakcji autoimmunologicznej. Wyróżniamy 2 rodzaje autoimmunologicznego zapalenia wątroby. Typ pierwszy i typ drugi. AZW typu pierwszego zaczyna się zazwyczaj w wieku dorosłym, cechuje się zmiennym przebiegiem, czyli okresem zaostrzeń i remisji, i dobrze reaguje na leczenie. AZW typu drugiego zaczyna się zazwyczaj w wieku dziecięcym, cechuje się stałym, często ostrym przebiegiem, słabiej reaguje na leczenie. AZW często przebiega w sposób skąpoobjawowy, czyli mało charakterystyczny. Najczęstszym objawem jest zmęczenie, które nasila się w ciągu dnia. Może pojawić się uczucie dyskomfortu lub bólu w prawej górnej części brzucha. Są przypadki, że rozwija się bezobjawowo, aż do momentu marskości wątroby. W diagnostyce wykonuje się morfologię, gdzie zwiększone będą ALT i AST, przy czym ALT zazwyczaj zwiększone jest bardziej. Zwiększone są również przeciwciała IgG. Charakterystycznym jest występowanie autoprzeciwciał, takich jak ANA czy SMA. W celu potwierdzenia diagnozy niezbędna jest biopsja. W leczeniu stosuje się GKS, czyli glikokortykosteroidy, np. prednizon, immunosupresor, np. azathiopryna. W ostateczności wykonuje się transplantację. Do najczęstszych powikłań należy marskość wątroby i rak wątrobowo-komórkowy. Rokowanie zależy od tego, czy udało się osiągnąć remisję. GKS jest skuteczna w około 80%. Od podstawienia diagnozy i rozpoczęcia leczenia 10 lat przeżywa około 90% chorych, 20 lat przeżywa około 70% chorych. Czasami pomimo leczenia rozwija się marskość, dotyczy to około 20% chorych. Bez leczenia marskość rozwija się zawsze. Dlatego ważne jest raz na kilka lat wykonywanie badań biochemicznych krwi. Alkoholowe choroby wątroby. Główną przyczyną jest toksyczny wpływ etanolu, a także produktu metabolizmu etanolu, takiego jak aldehyd octowy. Niemniej ważne są uwarunkowania genetyczne. Statystycznie alkoholowa choroba wątroby najczęściej występuje u mężczyzn w wieku 40-55 lat i u kobiet w wieku 30-45 lat. Mężczyźni chorują 3 razy częściej. Alkoholową chorobę wątroby można podzielić na alkoholowe stłuszczenie wątroby, alkoholowe zapalenie wątroby, alkoholową marskość wątroby. Alkoholowe stłuszczenie wątroby stanowi 90% wszystkich alkoholowych chorób wątroby. Cechuje go gromadzenie lipidów, czyli kropel tłuszczu w hepatocytach. Alkoholowe zapalenie wątroby charakteryzuje się postępującym łknieniem wątroby. Alkoholową marskość wątroby charakteryzuje powstanie guzków regeneracyjnych. Jest to stan nieodwracalny i powstaje na skutek długotrwałego stłuszczenia i włóknienia wątroby. Stłuszczenie wątroby przebiega najczęściej bezobjawowo, natomiast zapalenie wątroby charakteryzuje się żółtaczką, gorączką, obrzękami i wodobrzuszem. Marskość wątroby charakteryzuje się pajączkami wątrobowymi na skórze, czyli trwale poszerzonymi naczynkami krwionośnymi, hipogonadyzmem, czyli zanikiem jąder u mężczyzn i zaburzeniem miesiączkowania u kobiet, wyglądem kasztanowego ludzika, czyli zanikiem mięśni kończyn i powiększeniem brzucha, a także głową meduzy, czyli poszerzeniem żył na brzuchu. W rozpoznaniu choroby najważniejszy jest wywiad. Można zastosować kwestionariusz AUDIT. Kwestionariusz AUDIT to 10 pytań, za każde pytanie można otrzymać od 0 do 4 punktów, czyli w sumie można otrzymać od 0 do 40 punktów. Wynik powyżej 7 punktów wskazuje na podejrzenie alkoholizmu. Dodatkowo można przeprowadzić badania laboratoryjne USG, TK, czyli tomografię komputerową i elastografię, czyli pomiar elastyczności tkanki wątrobowej. W leczeniu podstawowym i najważniejszym elementem jest abstynencja alkoholowa. W ciężkich przypadkach stosuje się GKS, czyli glikokortykosteroidy i N-acetylocysteinę. Rokowanie zależy od utrzymania abstynencji i od tego, czy wystąpiła już marskość wątroby. Brak marskości i z abstynencją przeżywalność wynosi około 85%. Brak marskości i bez abstynencji przeżywalność wynosi około 60%. Z marskością i z abstynencją przeżywalność wynosi około 50%. Z marskością i bez abstynencji przeżywalność wynosi około 30%. Dodatkowo pomocne w rokowaniu są wskaźniki. Do najczęściej używanych należą wskaźnik Madreya, gdzie PT to czas protrombinowy. Wskaźnik Lilla służy do oceny skuteczności leczenia GKS, czyli glikokortykosteroidami. Skala MELT, która ocenia ciężkość przewlekłej choroby wątroby. Choroba hemoroidalna. Hemoroidy nazywane są inaczej guzkami krwawniczymi albo krwawnicami. Najczęściej występują trzyguzki. Szacuje się, że około 60% dorosłych przynajmniej raz w życiu zachoruje na chorobę hemoroidalną. Częściej spotyka się ona u mężczyzn. Guzki krwawnicze ze względu na lokalizację możemy podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrzne są obecne od urodzenia i są fizjologiczne, czyli stanowią normę. Zewnętrzne powstają na skutek powiększenia guzków i są objawem choroby. Za główną przyczynę uznaje się siedzący tryb życia, ciążę, nadciśnienie wrotne, a także zaparcie. Najczęściej spotykanymi objawami są krwawienie. Hemoroidy są najczęstszą przyczyną krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Odpowiadają za około 30% wszystkich przypadków. Warto pamiętać, że sama obecność hemoroidów nie wyklucza innych przyczyn krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Dlatego należy przeprowadzić profilaktyczną sigmoidoskopię lub kolonoskopię u osób z krwawieniami i guzkami hemoroidalnymi. Innymi objawami jest wypadanie guzków. Na podstawie jak często i na jak długo wypadają guzki została opracowana klasyfikacja Banowa, gdzie pierwszy stopień to brak wypadania, drugi stopień to wypadają, ale cofają się samoistnie, trzeci stopień to muszą zostać odprowadzone ręcznie i czwarty stopień guzków nie da się cofnąć. Jeszcze innymi objawami jest świąt i pieczenie. Podstawowym badaniem jest badanie par rectum. Można również przeprowadzić anoskopię. Badanie wykluczające inne przyczyny krwawienia to sigmoidoskopia, a u osób po 50 roku życia kolonoskopia. Leczeniem z wyboru jest leczenie zachowawcze, czyli dieta bogata w błonnik i aktywność fizyczna. Jeżeli leczenie zachowawcze jest nieskuteczne, stosuje się leczenie małoinwazyjne, np. zabieg Barona, czyli podwiązanie guzków opaskami, na skutek czego guzki po około 7 dniach same odpadają. Jeżeli leczenie małoinwazyjne jest nieskuteczne, stosuje się leczenie operacyjne. Rokowanie jest dobre. Choroba nie zagraża życiu, lecz nie należy jej bagatelizować i najlepiej zgłosić się do specjalisty, czyli do proktologa, na wczesnym etapie choroby.